Mano, najpierw na początku, jeśli jesteś nowy, możesz dać suba i zostawić oczywiście łapkę w górę. A więc, tak, dzisiaj o challenge'ach, czyli wyzwaniach na tydzień drugi. Znalazłem przeciek, który macie tutaj na ekranie. Nie wiem, czy to będą na pewno te, na pewno te wyzwania, ale są. jest taki przeciek, że tak. Więc wyzwania macie po angielsku. Ja tutaj ogarnę sobie zaraz to, przetłumaczę wam na polski. Jeśli oczywiście ktoś nie, nie zna angielskiego Więc tak Pierwsze, pierwsze wyzwanie to będzie Zadać 1000 damage'a Z Assault Rifle czyli to będzie prawdopodobnie chyba ten trójstrzałowiec Ewentualnie to będą ewe... Albo to będzie trójstrzałowiec Albo wszystkie tego typu bronie czyli M, skar i tak dalej 1000 damage'a z tego Wydaje mi się że to będzie wszystko to w sensie MK, SCAR, FAMAS Czyli 10 damage z takich broni ok Mamy kolejny Drugi z, Przeszukaj 7 skrzynek z amunicją w jednym meczu Czyli no tu myślę, że jest całkiem spoko, całkiem łatwe do zrobienia 7 skrzynek z amunicją w jednym meczu, tam nie powinien być dla nikogo problem y, Przeszukać 7 skrzynek w, y, w, na Loot Lake no to już może być troszkę większy problem. Score Baskets, kolejne wyzwanie. Czyli to będzie prawdopodobnie trafienie piłką do kosza. Nie wiem, czy wiecie, ale mamy te emotki, nie? Te emotki, zabawki, w sensie, że można rzucać piłkami do kosza. I myślę, że to będzie związane z tym, czyli będzie trzeba ile? Nie wiadomo ile, ale wrzucić dano, jakąś tam ilość. E, piłek do kosza. I się w kosze. No. E, Okej. Okay. Kolejne wyzwanie to będzie podążać za mapą skarbów. Jeszcze nie wiadomo gdzie. E, kolejne zadanie. Mamy wyeliminować trzech przeciwników. Trzech przeciwników e, In Paradise Palmas, czyli no, w tej nowej miejscówce na palmach. Będzie trzeba zlikwidować trzech przeciwników, i to jest hard za dyszkę. Już poprzednio też było hard, to mapa skarbów, ale no, jak mówię, jeszcze nie wiadomo gdzie ona będzie. I ostatnie wyzwanie: zrobić dwie, zabić dwóch e, przeciwników ze snajperki. To też jest jako hard. To też myślę, że to będzie chyba najłatwiejsze z tych wszystkich hardów: zabić dwóch typów ze snajperki. Myślę, że to nie, nie powinno być żadnym problemem, problemem dla nikogo. Więc to by było na tyle. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Oczywiście, nie zapomnijcie o łapce w górę i subie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Yo.